AZS Koszalin pożegnał sezon 2016-2017 wysoką porażką z Wilkami Morskimi Szczecin 81-111. To jest Studio Basket, a naszym gościem po tym spotkaniu jest Paweł Kowalczuk, były zawodnik i kapitan zespołu z Koszalina. Witam Cię, Pawle. Dzień dobry. Ten mecz, zwłaszcza w pierwszej połowie, a w gruncie rzeczy przez trzy kwarty, przypominał taki luźny bardzo sparring. Widać było, że oba zespoły są już na wyraźnych wakacjach, przynajmniej mentalnie. No tak, w głowach najwyraźniej już były wszystkie grille, majówka i tak dalej, tak. Chociaż mecz, cóż, myślę, że każdej z tych ekip zależało, żeby dobrze skończyć sezon, tak. No najwyraźniej King walczył trochę lepiej. King walczył trochę lepiej, wygrał wysoką przewagą, natomiast wydaje mi się, że ta drużyna sprawiła większy zawód niż koszalinianie w tym sezonie. Szeroka ławka, nie najgorszy skład, a miejsce poza pierwszą dziesiątką, bez szans już w tych ostatnich tygodniach na play-offy. Oni chyba troszeczkę kiepsko zaczęli sezon, tak? Tak troszeczkę stremowani i tutaj to się potoczyło. Oni mieli takie swoje górki i dołki podczas tego sezonu cały czas, tak? Skończyli ogólnie sezon, ile tam było? 15-15 chyba, tak? 15 zwycięstw, 15 porażek jakoś tak na takim jakimś to procencie. Czyli jest to całkiem solidny sezon, tak? W ich wykonaniu. Oni jak gdyby się rozwijają, tak? Oni jeszcze będą dobudowywać, myślę, w następnych sezonach, jak już tutaj swoją tutaj tą historię. O ile właściciel się nie zniechęci, bo jest taki dosyć nerwowy. Tak, no znam właściciela całkiem dobrze. Ale jest również obrotny właściciel. Myślę, że jeżeli on się zniechęci trochę, to tam się znajdą jeszcze inni, żeby to ewentualnie dalej to pociągnąć. Posłuchajmy w takim razie Marcina Dutkiewicza. Czy on i w ogóle cała drużyna uznaje ten sezon za porażkę, czy też jest z niego częściowo zadowolony? To taki ciężki chyba mecz dla sportowców, bo tak naprawdę taki tak zwany mecz o pietruszkę, bo obie drużyny zarówno mają zapewnione pozostanie w ekstraklasie, jak i wiadomo, że nie zagrają w play-offy i chyba ciężko się skupić w takim meczu. Szkoda, że tych play-offów nie będzie, bo taki był cel przed sezonem. Z tym, że do dzisiaj chcieliśmy zostawić po sobie jak najlepsze wrażenie, podziękować sobie, pożegnać się, pojechać do domu i być zadowolonym z tego, że wygraliśmy. Myślę, że dzisiaj wygrał zespół ten, który powiedzmy bardziej chciał, tak, bo mecz był otwarty, dużo punktów padło. A jak można podsumować sezon w wykonaniu drużyny ze Szczecina, bo wydawało się przed sezonem, że skład jest zbudowany dosyć mocny i tak naprawdę to jest pewny kandydat do play-off, jednak kilka było przygód po drodze i ostatecznie w tych play-offach się jednak nie znaleźliście. Zgadza się, skład był, aspiracje były duże, skład był też wydaje mi się dobry. Troszeczkę było zawirowań, było dużo pięknych wygranych, fatalnych przegranych jak dwa razy z Siarką Tarnobrzeg. Odszedł Taylor Brown, odszedł pod koniec Paweł Kikowski, przyszło dwóch chłopaków z Siarki, w międzyczasie zawieszenie przez prezesa nas w treningach, także to był taki sezon troszeczkę można powiedzieć z lotów i upadków, ale atmosfera w tym sezonie była naprawdę super, czuliśmy się świetnie, także mówię, zabrakło jednych czy dwóch wygranych więcej, chociażby jak te przegrane z Siarką i wtedy może byłyby play-offy, no strzeliśmy sobie sami w kolano. Czy jest ziarno prawdy w tym, że w przyszłym sezonie możemy Pana zobaczyć ponownie tutaj w drużynie koszalińskiej? Jeszcze nic nie wiem. Jeszcze z agentem nie rozmawiałem. Jedno co jest pewne, to mi się akurat dzisiaj praktycznie skończył kontrakt ze Szczecinem. Może od jutra coś tam się będzie działo, ale na razie ciężko mi cokolwiek powiedzieć. A propos Marcina Dutkiewicza, jest to jeden z tych zawodników, którzy są typowani jako przyszłoroczny gracz koszalinian. Co Ty sądzisz o tym rozwiązaniu, a przede wszystkim obserwując te kilka meczów AZS-u w tym sezonie, czy są jacyś gracze, których byś zostawił na przyszły sezon w Koszalinie? Znaczy, co do graczy, jak gdyby tutaj pojedynczych, nie mam jakichś tutaj specjalnych wskazówek. To będzie jak gdyby rola trenera, który tutaj przyjdzie, tak? To będzie rola tutaj drużyny i prezesa, tak, żeby to jakoś wszystko poskładać, bo mi się wydaje, że drużyna w tym roku była całkiem niezła tutaj w Koszalinie, tak. Ale widoczne były jakieś braki w komunikacji i to często w kluczowych momentach, tak. Kilka tych meczów było, które można było ewentualnie było jakoś przepchnąć, tak, naprawdę można było przepchnąć i może te mecze odwróciłyby trochę jak gdyby ten bieg całego tutaj sezonu, tak. Ten sezon nie był najlepszy, tak, ale był... On był najgorszy w gruncie rzeczy, Pawle, to jest najgorsze miejsce w historii, które zajęliśmy od czasu awansu powrotu do Ekstraklasy. No był, tak, ale też były tutaj też były jakieś takie możliwości i miejsca, kiedy można było to obrócić. Tak, w tym momencie drużyna już była taka trochę zbita troszeczkę, tak, już na koniec sezonu, tak, odejście trenera i tak dalej, to miał tutaj swoje na to wpływ na pewno, tak.
Myślę, że Dudkiewicz tak jak najbardziej tutaj się przyda, bo to jest po prostu dobry zawodnik. Tak? Pytanie jest jedno, co będzie chciał zrobić z tym zawodnikiem trener? Tak? Tutaj jakiekolwiek tutaj przyszły nazwiska, tak? Będą musiały się dostosować do filozofii trenera, będą musieli rozmawiać z trenerem, tak? Ewentualnie, co by można mówić, to o pozycji rozgrywającego, tak? To by powiedziało coś mniej więcej o charakterze przyszłej drużyny. Myślę, że to jest kwestia, kto będzie prowadził tą drużynę z ławki i kto będzie tą drużynę prowadził na boisku, tak? Czyli trener i pozycja numer jeden. To jeszcze na chwilę, zanim sobie przystąpimy do takiej wstępnej analizy przyszłego sezonu, zapytaliśmy Daniela Wala, co sądzi o zakończonych właśnie rozgrywkach i o przyczynach takiego, a nie innego wyniku AZS-u Koszalin. Posłuchajmy. Ostatni mecz sezonu AZS-u Koszalin, no niestety przegrana, no ale może zaczniemy od tego, że to był również no, taki specjalny mecz dla Pana, bo 1500 punkt w karierze Pan zdobył w czasie tego meczu. To bodajże siódmy sezon w Ekstraklasie w sensie i chyba może Pan być zadowolony z tej swojej kariery, prawda? No, bardziej można powiedzieć przygody, a nie kariery. Jasne, jestem zadowolony z tego, że dzisiaj mi się to udało tych pięć oczek dorzucić, ale odnośnie meczu no to nie miało to tak wyglądać. Nie chcieliśmy się w ten sposób pożegnać z publicznością w Koszalinie. Chcieliśmy zagrać ciut lepiej. Dzisiaj drużyna ze Szczecina lepiej dzieliła się piłkami, lepiej grała na lepszej skuteczności. No i wynik jest jaki jest na tablicy. Ciężko się skoncentrować na taki mecz, kiedy jest to ostatni mecz, nie gra się praktycznie o nic, ale no, może to jest nasza praca, więc powinno to wyglądać inaczej trochę. A tak w kilku słowach, jak można podsumować cały sezon AZS-u w tym właśnie roku? Sezon był trudny, bo wszyscy się zeszli z różnych klubów, była to całkiem nowa drużyna. Więc naprawdę ciężko to tak wyprowadzić od razu na prostą. Były wzroty, były upadki, wygraliśmy trzy mecze pod rząd, potem parę meczów się przegrało. Na pewno jeżeli zarząd utrzyma paru ludzi i dołoży na przyszły sezon nowych, to będzie na pewno w przyszłym sezonie łatwiej ruszyć z miejsca, bo tak jak mówię, każdy z innej parafii to bardzo, bardzo ciężko, zanim ludzie się poznają, to już był styczeń praktycznie, więc... Rozumiem. A czy już coś wiadomo, jaka będzie przyszłość Pana? Czy na przykład przedłuży Pan kontrakt tutaj z AZS-em? Nic mi na ten temat nie wiadomo, jeżeli będą takie przesłanki, więc jak najbardziej mi się to w Koszalinie podoba, więc jak najbardziej. Chyba zabrakło lidera. Ty mówisz o tym braku porozumienia, ale ja właśnie też nie widziałem, zwłaszcza jak Darren Harris odniósł kontuzję jakiegoś gracza, który ciężar gry brałby na siebie w decydujących chwilach. Ten ciężar gry trzeba wziąć w odpowiednim momencie, tak? To czasami byli zawodnicy, którzy chcieli jak gdyby wziąć ten ciężar gry nie wtedy, kiedy było trzeba i na przykład były takie zrywy, ale też drużyna musi wiedzieć. Drużyna musi być już w tym momencie, powiedzmy w drugiej rundzie, już musi być skonsolidowana na tyle, tak? Żeby znać tych swoich liderów. A tutaj cały czas ktoś, raz ten zawodnik, raz inny zawodnik to szarpali, tak? Chcieli to ciągnąć, bo wszyscy mieli tutaj dobrą wolę i wolę walki i tak dalej, ale żeby to wszystko działało, to trzeba to wszystko zrobić przez 40 minut i to dwie takie solidne rundy. Kamil Sadowski był po raz kolejny, zresztą drugi sezon z rzędu, tymczasowym trenerem. Na razie nie wiadomo, kto obejmie stery AZS-u Koszalin w przyszłym sezonie, albo inaczej. Nie wiadomo oficjalnie, bo nieoficjalnie coraz głośniej się mówi, coraz bliżej Koszalina jest trener Dariusz Szczubioł. Co ty sądzisz o tym rozwiązaniu? No cóż, jest to rozwiązanie solidne. I w Koszalin, jeżeli chodzi o trenerów, to ja życzyłbym, żeby było takie 2 czy 3 sezony, żeby jeden trener tutaj był przez dłuższy czas, naprawdę. Dariusz Szczubioł jest tym, który jako ostatni przepracował cały sezon w Koszalinie. No i życzę mu tego, żeby dalej przepracował, tak? Z lepszym skutkiem może niż teraz, tak? Myślę, że jest to możliwe. Jest jedna kwestia, co on dostanie do pracy, jaki dostanie budżet, tak? Jak to będzie chciał sobie poukładać, tak? Jak mu się będzie tutaj współpraca układała z prezesami, tak? I myślę, że jest to taki ruch dosyć bezpieczny, tak? Jakim budżetem będzie dysponował przyszły trener, niezależnie od tego, kto nim będzie? Będzie okazja jeszcze porozmawiać z prezesem AZS-u Koszalin Leszkiem Dolińskim, ale to już jak trochę okrzepniemy po tym zakończonym już dla Koszalinian sezonie. Dziękuję Ci, Pawle, za rozmowę. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia w kolejnym Studio Basket.